spotkać product ownera to tak jak spotkać jednorożca, czyli ktoś widział gdzieś tam, ale nie osobiście, to dodałabym, że spotkać product ownera z roadmapą to jeszcze jest rzadsze zjawisko. Witam Was bardzo serdecznie i tylko jeszcze powiedzcie, czy widzicie moją prezentację. Tak. Dobrze, dobrze, dziękuję. To słuchajcie, to ja się dzisiaj chciałam z Wami podzielić moimi doświadczeniami, jak wizualizacja pomaga dowozić wartość biznesową w trakcie tworzenia produktów, które my tworzymy w Software House. I tą wizualizacją jest tworzenie planów na realizację produktu na różnych poziomach. Klienta biznesowego, delivery managera i zespołu, który buduje produkt. I tak jak ja bym powiedziała, te plany na tych trzech poziomach są ważne, żeby je mieć, to na dzisiejszej tej prezentacji, tym podzieleniu się moim doświadczeniem, ja chciałabym położyć nacisk na plan zespołu, na realizację swojej pracy, bo z moich obserwacji wynika, że to jest najbardziej zaniedbany obszar i najczęściej nie mamy takiego pomysłu ani narzędzi do tego, żeby sobie w tym obszarze pomóc. I teraz jednak, zanim przejdziemy do tych planów, to chciałabym jeszcze trochę dołożyć kontekstu, w jakim sposobie pracy to planowanie się sprawdza, a w jakim nie. I to będzie nasz pierwszy punkt naszej agendy, czyli trochę doprecyzuję to już, co wcześniej Magda mówiła, jak my te projekty realizujemy. Następnie będzie krótko o roadmapie klienta i planach delivery managera, a potem właśnie będzie plan na pracę zespołu. I teraz przechodząc już do takiej merytoryki i żeby zacząć merytorycznie, to pewnie większość z Was spotkała się z takim diagramem, który bardzo mocno upraszcza rzeczywistość, ja też sobie zdaję z tego sprawę, ale z drugiej strony tak podpowiada trochę, jak organizować pracę nad produktem lub obsługą, biorąc pod uwagę tylko te dwa wymiary, co jest naprawdę, jak zapewne sami wiecie, dużym uproszczeniem, czyli wymagania i technologie. W takim kontekście, że patrzymy na te wymagania, na ile one są, wiecie, znane, wiemy, co chcemy zrealizować, mamy wizję, mamy to naprawdę rozpoznane, lub na drugim biegunie, gdy te wymagania tak naprawdę nie znamy ich, mamy wizję, mamy jakiś taki pomysł, ale wiem, że będziemy je doprecyzowywać w trakcie naszych prac i w trakcie naszej drogi do tworzenia produktu. I podobnie z technologią, czyli to, w jaki sposób chcemy zrealizować nasz produkt, na ile on jest dla nas znany lub nieznany. Tak, bo to może być taka sytuacja, że załóżmy, chcemy realizować, wykorzystując, tak bardzo też upraszczając, że nasz produkt będziemy tworzyć w Javie, tak, i na dodatek będziemy go wstawiać w chmurze. I teraz w zależności od tego, czy my to już jesteśmy, po raz piąty robimy w tej chmurze, więc wiemy i to jest dla nas naprawdę już łatwe, czy po raz pierwszy to robimy, więc wtedy wiemy, ile tam jest problemów po drodze, szczególnie nawet takie, o których nawet na samym początku nie mamy pojęcia. I teraz byłoby fantastycznie, jak my byśmy byli w tym lewym dolnym rogu, nie? Czyli że już wiemy dokładnie, co chcemy zrealizować i na dodatek wiemy jak, ale niestety tak zazwyczaj nie wygląda rzeczywistość, bo my na tych osiach i poziomej i pionowej jesteśmy raczej coraz bardziej albo w lewo, albo w górę, tak, gdzie sprawy się coraz bardziej komplikują i to środowisko, w którym my tworzymy te nasze produkty, jest bardzo złożone. Tak, i przy planowaniu, jak je realizować, często bazujemy na tym, że uczymy się w trakcie, tak? Czyli to jest ten tak zwany proces empiryczny, który jest podstawą zwinności, czyli to, co się nauczyliśmy w jednym kroku, wykorzystujemy, żeby zrobić lepiej kolejne rzeczy. I teraz, jeżeli spojrzymy na takie, bym powiedziała, dwa punkty w naszej czasoprzestrzeni, tak? Gdy jesteśmy na początku tej naszej przygody, i mamy koncept na to, co chcemy osiągnąć, nasz cel, to tych dróg dojścia jest bardzo wiele. I teraz
Tą jedną z dróg na przykład może być waterfallowe podejście, tak, gdy my na samym początku wiemy, co chcemy zrealizować i na dodatek jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, podzielić sobie na fazy, zaplanować na samym początku, jak to będziemy realizować. I tak jak Magda wspomniała, takiego podejścia my u nas za często nie podejmujemy, bo trudno nam jest to tak zaplanować na samym początku. Natomiast często mamy podejście zwinne, czyli na samym początku startujemy z wizją końca. I to, co jest, słuchajcie, tutaj kluczowe, to to, że my możemy ten nasz cel zmienić. A dlaczego my możemy go zmienić? Dlatego, że jeżeli my realizujemy tą naszą pracę po kawałku i dostarczamy ją tym naszym użytkownikom, to mamy możliwość na podstawie informacji zwrotnej, którą otrzymujemy od użytkowników, zmienić naszą drogę, dokąd się udajemy. Tak, i to jest ta taka podstawa, serce, jak ja to nazywam, zwinności, że gdy mamy informację zwrotną, to zobaczcie, ten nasz cel, on się zmienia. Ja myślę, że to jest taka, jak gdyby każdy, kto słyszał o zwinności, jak gdyby to rozumie, natomiast to jest taka wizualizacja tego, żeby widzieć, dlaczego my możemy to zrobić. Dlatego, że jeżeli dostarczamy naszym użytkownikom produkt, usługę, to wtedy zbieramy tę informację zwrotną i wtedy jesteśmy w stanie, ucząc się na tym, zmienić ten nasz kierunek. Natomiast słuchajcie, ciekawym takim innym sposobem realizacji tych naszych produktów jest coś, co ja tak sobie nazwałam, to jest moja własna nazwa, zwinnie z niezmiennym celem. I to są na przykład, słuchajcie, takie produkty, w których my na samym początku, gdy wiemy, co chcemy zbudować, wiemy, że tam na samym końcu ten cel nam się nie zmieni. Jakie to są przypadki? Na przykład, słuchajcie, to są jakieś produkty w obszarze bankowości czy usług płatniczych, tak? Czyli to są takie produkty, gdzie my mamy bardzo dogłębną, wielostronicową specyfikację tego, co chcemy zrealizować. I od tej specyfikacji na przykład nie możemy odejść. W przypadku usług płatniczych tam dodatkowo Visa czy Mastercard ma swoje specyfikacje i wiemy, że ten goal jest niezmienny. Tak? Natomiast słuchajcie, tam nam się zmienia droga. Czyli my nie realizujemy tych projektów w ten sposób, że my siadamy do tej dokumentacji na samym początku i spędzamy miesiąc, żeby przekopać się przez te setki dokumentacji, tylko my realizujemy to po kawałku. Sprawdzamy, robimy proof of concept, jakieś spajki, sprawdzamy, na ile nam to się sprawdza i po kolei, po kawałku, odkrywamy to, co my mamy dowieść. Czyli ta droga, słuchajcie, dla mnie ona jest taką drogą zwinną, czyli cel się nie zmienia, ale droga jest zwinna, czyli my na podstawie tego, co się uczymy, zmieniamy, mamy informację zwrotną od nas samych, i możemy tą naszą drogę dostosowywać. Natomiast dla kontrastu ja bym powiedziała, że to nie jest taka droga, tak, którą czasami można by pomyśleć, ok, to może zróbmy to w ten sposób. Dla mnie taka droga, powiedziałabym, że jest raczej nawet niemożliwa, żeby tak umieć to sobie podzielić i tak jak mieliśmy na początku wizję tego, to tak samo dojdziemy. I teraz w tych dwóch przypadkach podejście tak zwinnego, takiego można by powiedzieć prawdziwego, tak, i zwinnego ze stałym celem, sprawdzają się narzędzia do wizualizacji planowania naszych prac, czyli do wizualizacji tego, jaka droga nas czeka. Natomiast to, co jest, słuchajcie, bardzo ważne, to żeby nie traktować tych planów, które wizualizujemy, jako coś wyryte w kamieniu. Tak, czyli chodzi o to, żeby podchodzić do tych naszych planów zgodnie z tą wartością manifestu Agile. Tak, czyli responding to change over following the plan, czyli żeby nie trzymać go się tak stricte, że jak już raz go mamy, to potem będziemy musieli za nim podążać. I zanim przejdę teraz do tych planów, to jeszcze taka, słuchajcie, ważna rzecz, że jeżeli mówimy o wizualizacjach, to ważne, żeby one były wizualne, tak, bo czasami widziałam wizualizację też w Excelu również, na
to jak chcemy realizować nasze plany, natomiast ważne, żeby one były wizualne, czyli można było naprawdę łatwo z nich odczytać, co autor miał na myśli i gdzie my jesteśmy. Natomiast to, co jest równie ważne, to żeby one były dostępne online. Czyli po to robimy te wizualizacje, żeby każda zainteresowany, można by powiedzieć, stakeholder, miał łatwy do niego dostęp, żeby one były zawsze, jak to po angielsku, dostępne up to date, tak? Czyli to nie chodzi o to, że mamy raz wizualizację, ona została wysłana w mailu i gdzieś się mamy gdzieś w mailach, czy to w PowerPoint, czy w jakiejkolwiek innej formie, ale potem już nie jest aktualizowana i ktoś gdzieś musi szukać, tak? Ważne jest, żeby dostęp do nich był online. I tak przechodząc już teraz do tego pierwszego narzędzia wizualizacji, to jest roadmapa. I to jest narzędzie wizualizacji product ownera, gdzie product owner wizualizuje tutaj wizję produktu, strategię na produkt, tak, podzieloną w taki sposób, jak on chce to przedstawić i dzielić się z innymi, gdzie to są poszczególne elementy funkcjonalności epiki, gdzie możemy też wyczytać tam, słuchajcie, priorytety, czy jakieś daty kluczowe. Natomiast ja bym powiedziała, że ta roadmapa, ona jest bardziej taka życzeniowa, szczególnie na początku życia produktów, gdzie dopiero zespoły, które zaczynają pracować, się formują, nie wiemy, jak szybko zespół dostarcza, więc ona przynajmniej na początku nie odzwierciedla tego, tak, to jest tak, jak product owner chciałby, natomiast nie zawsze ona jest zgodna właśnie z takim czasem dostarczania. I tak jak ostatnio słyszałam coś takiego, że spotkać product ownera to tak jak spotkać jednorożca, czyli ktoś widział gdzieś tam, ale nie osobiście, to dodałabym, że spotkać product ownera z roadmapą to jeszcze jest rzadsze zjawisko. Więc teraz się przyłączę, słuchajcie, z prezentacji na Miro i powiedzcie, czy nadal widzicie mój ekran teraz na Miro? Tak, widzimy. Dobra. To słuchajcie, to tak jak właśnie powiedziałam, że trudno spotkać product ownera jeszcze z taką roadmapą, tym bardziej, że my mamy w PGS-ie taki naprawdę bardzo szeroki przekrój, to, co często my jako delivery managerowie w PGS-ie realizujemy i tworzymy, to jest coś, co nazywamy takim execution planem delivery managera, bo to często delivery manager tworzy taki plan. Najlepiej byłoby na podstawie tych priorytetów i elementów funkcjonalności z roadmapy. I to już jest coś bardziej realnego, ponieważ to już jest bardziej przełożone często też na iteracje, na kroki, jeżeli to akurat jest w podejściu takim opartym na elementach Scruma. Ewo, bardzo Cię przepraszam, padła prośba, czy byś mogła trochę powiększyć Miro. Dobrze, dobra. Dziękujemy bardzo. Tak, dobrze. Tu są zdepersonalizowane elementy, więc tak, dobrze mogę. Tak, i to jest taka, słuchajcie, roadmapa, którą delivery manager tworzy i ona już jest bardziej oparta o rzeczywistość, czyli o funkcjonalności, czy też epiki, które chcemy realizować w ramach danego produktu, również powiązane z velocity, czyli wiemy, że nasz zespół dostarcza w takiej i takiej prędkości, i wówczas jesteśmy w stanie bardziej zaplanować to, co czeka nas w następnych kilkunastu tygodniach. Chociaż ten plan, tak jak wspominałam wcześniej, on też może się zmieniać. Tutaj akurat tak też przybliżam, ale też na tych roadmapach często jest, bo tak jak Magda powiedziała, że my też mamy wiele zespołów, które pracują nad jednym produktem, to czasami mamy taką roadmapę nie tylko dla jednego zespołu, ale dla kilku. Dodajemy tutaj milestone'y, jakieś zależności. I taka roadmapa, słuchajcie, ona tutaj sobie żyje i dzięki niej widzimy taką perspektywę, co nas czeka w następnych kilku tygodniach. Dobrze, i słuchajcie, i teraz trzecim planem, o którym mówiłam, na którym właśnie chciałabym najwięcej czasu poświęcić, to jest plan zespołu na realizację prac. Czyli idziemy i od ogółu do szczegółu. I teraz o co chodzi z tym, że tak jak ja wspomniałam trochę wcześniej, że tutaj często mamy problem, żeby sobie dobrze te prace w kolejnej iteracji zespołu zaplanować. Czyli jeżeli mamy nasz zespół deweloperów, który
ma zrealizować produkt i on pracuje iteracyjnie, czyli w przypadku, jeżeli korzystamy ze Scruma czy też z elementów Scruma w tak zwanych sprintach, to wychodząc od bardzo ważnego założenia przy planowaniu prac na taką kolejną iterację, załóżmy, że wiemy, dlaczego chcemy zrealizować dany kawałek, daną funkcjonalność i też wiemy, jaki jest nasz cel, czyli ja tutaj tak to nazywam, że nasz product owner, klient biznesowy odrobił swoją pracę domową i jednak nawet jeżeli nie w formie takiej zwizualizowanej ma w głowie roadmapę, to jednak wie, co chce zrealizować w następnym kroku, czyli na planowaniu prac mamy klienta i rozumiemy, jaką potrzebę biznesową chcemy dostarczyć, jej wartość i co. I wtedy, co się na takim planowaniu prac dzieje? Zespół dyskutuje, jak zrealizować dane wymagania na poziomie danego wymagania. Tak, czyli mamy tę listę, tutaj jest przykład taki zrzucony listy wymagań. Mamy, tu akurat niekoniecznie ważna jest zawartość, bardziej ważne jest, że mamy listę tych wymagań. Przechodzimy przez poszczególne wymagania, doprecyzowujemy, często wcześniej w jakiś sposób, na przykład na refajmencie, a potem przechodzimy finalnie do tego planowania. Wiemy, jak chcemy je po kolei zrealizować, jeden po drugim. Widzimy, że to jest coś, dzięki czemu zrealizujemy cel, czyli dowieziemy tę wartość, o którą chodzi naszemu klientowi. I później, słuchajcie, mamy taki moment, w którym zadajemy sobie jako zespół pytanie, czy to jest wykonalne. I ja tam często obserwowałam takie niepewne, no chyba tak, no raczej tak, albo takie brawurowe, nie, no tak, damy radę na pewno i okej, rozchodzimy się, zaczynamy pracę. No i często okazywało się, że my nie dowoziliśmy tej wartości biznesowej z różnych powodów, tak, z różnych, na retrospekcji często omawiamy sobie te powody, ale moja taka obserwacja jest, słuchajcie, taka, że też dlatego, że my, gdy planujemy, to nie widzimy całego takiego obrazu, jak my tę chcemy zrealizować w sprincie, bo mamy tylko taki wymiar 1D, jednego wymiaru, tak? Czyli mamy tę po prostu listę. I teraz właśnie chciałabym powiedzieć, okej, to jak zrobić taki plan, żeby go mieć, żeby go widzieć w szerszym wymiarze. I to jest plan, który, słuchajcie, został przedstawiony przez jedną z osób, która podpisywała Agile Manifesto w 2001 roku i ta osoba była u nas tutaj w Polsce na jednym ze szkoleń, z warsztatów i przedstawiła to jako jeden z pomysłów na to, żeby być bardziej efektywnym w realizacji wartości biznesowej i właśnie zwizualizować plan na sprint. I teraz jak to robimy? W momencie, w którym najczęściej takim narzędziem, które używamy tak do planowania i do szczegóławiania jest Jira albo Azure DevOps, mogą być jeszcze jakieś inne, to wtedy możemy zmienić nasze narzędzie na przykład na Miro, tak jak ja się teraz z Wami dzielę. I to, co jest tutaj, słuchajcie, przygotowane, to możecie tutaj spojrzeć teraz na szczegóły, to jest taki kalendarz, taka siatka, tak, bo wiemy, że na przykład nasza praca w następnej iteracji, w następnym kroku, to jest sprint, czyli iteracja od środy do wtorku, czyli nasze 10 dni i w tym momencie przeklejamy, trochę jest, to jest taki pracy, powiedziałabym, ręcznej, przyklejamy sobie taką listę tych elementów, i tu się dzieje właśnie teraz ta, mogłabym powiedzieć, pierwsza magia. Tak, czyli my z tego patrzenia na listę zadań każdego z osobna i posiadania planu na pojedyncze wymaganie, zaczynamy rysować, tworzyć plan na cały sprint, wspólnie jako zespół. I zaczyna się to w ten sposób, że wszyscy deweloperzy z zespołu mają dostęp do tego i mamy tutaj na przykład Marcina, Patryka, Piotra, Sebastiana, Pawła, jednego lub drugiego. Mamy to też trochę pomalowane, że to na przykład może być, nie wiem, Java albo Python, tu na przykład DevOps, bo ostatnio mamy bardzo dużo DevOpsów, albo testerzy, tak? I my zaczynamy przez pierwszych kilka minut
tutaj klonując sobie, ok, to ja jestem Piotrem i ja tutaj wybieram, to ja myślę, że zrobię sobie to zadanie. A Marcin mówi, dobra, a ja w takim razie zacznę od tego, a DevOpsi na przykład zaczną od innego zadania, albo o, to jest zadanie, w którym trzeba porobić trochę DevOpsa i trochę na przykład Pythona. I w jaki sposób jak gdyby wybieramy klucz do przydzielania tych zadań? I to jest coś, co ja bym powiedziała też zależy, ale pomysły mogą być takie, że w zależności od tego, jak od celu, czyli wybieramy najpierw zadania związane z celem sprintu. Drugim ważnym jak gdyby punktem wyboru, które zaczynamy najpierw, mogą być zadania największe, tak? Czyli te, które mają najwięcej story pointów, ponieważ na przykład są złożone, skomplikowane, więc od nich zaczynamy. Innym kluczem może być to, że wybieramy, że chcemy akurat w tym sprincie naprawdę efektywnie zrobić, czyli wybieramy w ten sposób, że Marcin najbardziej zna się na jakimś obszarze, więc on będzie to robił, ponieważ to będzie najbardziej efektywne, a w innym podejściu, w kolejnym na przykład, chcemy zwiększyć, mieć knowledge sharing, czyli chcemy, żeby więcej osób, żeby nie było tak zwanych dwóch faktorów, tak? Czyli że zadanie biorą osoby, które jeszcze tam nie pracowały, więc wtedy wybieramy odwrotnie, ale wiemy, że wtedy nasze zadanie będzie na tej przez tą osobę robione dłużej. I to jest, wygląda w ten sposób, że gdy my jesteśmy tak w 3/4 zapełnieni tutaj, gdzie niektóre osoby mówią na głos, które przypisują to sobie w ciszy, to wtedy zaczyna się dyskusja. Jak my tutaj się podzieliliśmy? Okej, czy to na pewno, Marcin, jest dobrze, że ty wziąłeś? Widzimy też, które zadania zostały. Czy to na pewno jest dobrze, żeby te zadania zostały? Bo może lepiej wygląda na to, żeby zacząć. A jeżeli to są zadania, które powinniśmy we dwójkę pracować, to może też na początku. Tak? Czyli tutaj znowu jest ważna ta rozmowa, żeby zespół między sobą rozmawiał, jak on widzi, jak najlepiej to poukładać, żeby, przepraszam, zrealizować i dowieść tę wartość biznesową. I czasami, słuchajcie, jest taka sytuacja, że wychodzi na to, że musimy na przykład jakieś zadania odrzucić, tak? Bo w momencie, w którym mieliśmy tylko taką jednowymiarowe spojrzenie na to, co chcemy zrealizować, to się okazywało, na przykład patrząc na velocity, 40, dobra, damy radę, natomiast patrząc to, jak to poukładaliśmy, kurczę, wygląda na to, że jednak wzięliśmy za dużo. I w momencie, gdy widzimy, że mamy, okej, że ten plan ma rację bytu, że damy radę, wtedy kończymy nasz sprint z takim zaplanowanym na przykład sprintem jak tutaj. To, co tak jeszcze bym dodała, co jest ważne w takim podejściu, to gdyby rozumienie zespołu, że na przykład jeżeli mamy dwa user stories, taski, wymagania, które są wyestymowane na tą samą liczbę story pointów, tak, czyli między innymi złożoność ryzyka, to nie oznacza, że że różne osoby, które będą to robiły, to im zajmie to tyle samo, ponieważ jeżeli będzie junior robił takie zadanie na przykład o dwóch story pointach, to będzie na przykład 5 dni, a senior, który już to zna, zrobi jeden dzień. Więc tu są takie dodatkowe niuanse, które żeby móc takie planowanie zrealizować, trzeba doprecyzować, tym bardziej, że te pytania od zespołu się pojawiają, jak to w takim razie, co ta dwójka oznacza. Tak, i chyba tyle, to bym powiedziała. I tak się kończy, słuchajcie, ten nasz planning. Jakbyście mnie zapytali, bo później będzie na samym końcu seria pytań, ale może ja już trochę uprzedzę to pytanie, jak długo to trwa? Bo gdy ja pierwszy raz o tym usłyszałam, to wydawało mi się, że koszt tego, czyli ilość czasu spędzonego, słuchajcie, na takim planowaniu, jest zbyt duży w stosunku do tego, żeby mieć jakąś z tego wartość. I powiedziałabym, że okej, za pierwszym razem to nam zabrało powiedzmy 30 minut, natomiast później my już wiemy, na czym to polega, mamy tą pierwszą część, że każdy przypisuje, potem mamy tę część dyskusji, zajmuje nam to około 15 minut. Nawet przy takim zespole 6-7-8-osobowym. I na tym można by było, tutaj dodatkowo też zaznaczamy wakacje, i na tym można by powiedzieć, że to się kończy, ten element wizualizacji planowania. Ale to, co jeden z moich zespołów i później to, co się rozpropagowało, słuchajcie, na inne zespoły,
to był taki kawałek, że ludzie moi w zespole stwierdzili, ale my byśmy chcieli, tak wiecie, monitorować, jak my realizujemy ten plan. I mój zespół sam dołożył do tego, zobaczcie teraz, to co jest po lewej, to co po prawej, to jest to samo, tylko że tak wyglądał punkt zero, a tak wygląda dzień przedostatni tej naszej iteracji. To czerwona tutaj obwódka pokazuje, gdzie jesteśmy, gdzie my dodatkowo sobie tutaj zaznaczamy, na ile zadania zostały zrealizowane i wtedy mamy możliwość porównania, jak wyglądał stan początkowy ze stanem końcowym. Bo wiecie, to nie chodzi o to, żeby zaplanować tylko, tak, widzieć ten progres, ale później zobaczyć sobie, co poszło szybciej, co poszło, co było trudne i w momencie, w którym mamy retrospekcję i każdy idzie po swojej myśli do głowy, żeby zastanowić się, co nie działało, my mamy dodatkową pomoc, która nam może powiedzieć, poglądając tutaj, ok, to dlaczego to zadanie nam tak się wydłużyło, a planowane było na 3 dni? Tak, co tam było w tym zadaniu takiego, bo nie mając tego przed oczami, czasami tego nie widzimy, możemy nie widzieć. Tutaj zobaczcie jeszcze jeden przykład, inny zespół no, i to jest coś, co ja jako Scrum Master obserwując widziałam, natomiast tutaj jak porównacie lewy i prawy diagram, to jest tak, że tutaj widać, że zadania się kończą, tak? Tam jest jedno zadanie, drugie, ok, jakieś 2 zadania były bardzo długie, ale były zadania też mniejsze. Natomiast w tym zespole, wow, wygląda na to, że każde prawie zadanie trwa cały sprint. No i co w związku z tym, jak chcemy to zmienić? Ponieważ to i powoduje problem taki, że nie dowozimy pewnych rzeczy. A później możemy też, wyciągając wnioski od razu na tym widoku, przygotować sobie retrospekcję i mieć taką pomoc wizualną do tego, żeby wyciągać wnioski, jak zmienić naszą pracę po to, żeby być bardziej efektywni. Dobrze, czyli to była ta taka techniczna część tej mojej prezentacji i na tym etapie chciałabym skończyć. I jeżeli pojawiają się Wam takie pytania, które być może się pojawią, czy na pewno warto, jak przekonać zespół i czy warto zaeksperymentować, to ja bym powiedziała, że warto, bo na kilka zespołów, których ja to proponowałam, jeden zespół twierdził, że to jest, że to jest dla nich zbyt obciążające i oni nie chcą tego robić, a pozostałe zespoły, jak też nie tylko u mnie, ale u innych delivery managerów, ten rodzaj planowania i potem monitorowania swojego postępu prac wykorzystują. Słuchajcie, to ja w takim razie bardzo dziękuję. Polecam zaeksperymentowanie i zobaczenie, na ile u Was w Waszej sytuacji to się sprawdzi, bo nie zawsze musi się to sprawdzić. Dziękuję bardzo.